Rolnicze wieści z Interwaksem. Rolnicze wieści z Interwaksem. Witamy się z Państwem serdecznie w 58. wydaniu. To ostatnie rolnicze wieści z Interwaksem w tym roku. I z uwagi na sylwestrowe nastroje, jakie goszczą już w Państwa domach czy duszach, my też dziś przeznaczymy znacznie więcej czasu na muzykę, by tę podniosłą atmosferę celebrować. I zaserwujemy muzykę, jaka będzie gościła dzisiejszej nocy na najbardziej roztańczonych balach sylwestrowych na świecie. Muzykę do dzisiejszego programu przygotowała pani Danuta Górna, a więc małżonka szefa firmy Interwax, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy. Poczujemy się jak na parkietach bądź widowniach sal koncertowych czy tanecznych. Pani Danusia nie pierwszy raz już przygotowuje nam tracklistę, więc tak, będzie tanecznie, będzie też przepiękna klasyka na koniec. Ale póki co flash rolniczych wieści. Na ziemię to akurat sprowadzić umiesz. Ja już myślami w Pradze, Paryżu, Wiedniu, Amsterdamie i zimny prysznic. Drogi Radku, za godzinę jedź, gdzie cię tylko Skoda poniesie, ale póki co to studio waszego radia i rolnicze wieści z Interwaksem. O, po tym zderzeniu z rzeczywistością przechodzimy do menu programu. A królować u nas będą dziś życzenia dla państwa, oczywiście. Życzenia dzisiaj będą składali pracownicy firmy Interwax. Odwiedzimy wszystkie oddziały i działy w centrali firmy. Będzie też garść wieści z zakresu rolnictwa. Humor, konkurs i dobra zabawa. Rolnicze wieści z Interwaksem, wydanie sylwestrowe. Życzymy zatem miłego słuchania. Sylwia Wysocka, Radosław Nowak. Flesz rolniczych wieści. Zmiany w zakresie leczenia zwierząt czekają hodowców od 1 stycznia przyszłego roku. To właśnie 1 stycznia wejdzie w życie nowe brzmienie przepisu artykułu 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, nie zostanie udostępniony przez głównego lekarza weterynarii. Czyli od 1 stycznia 2024 roku do dnia udostępnienia przez głównego lekarza weterynarii systemu dokumentacja stosowanych produktów leczniczych oraz dokumentacja leczenia zwierząt powinna być prowadzona przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Przepisy Unii Europejskiej określają zakres danych, które obejmuje dokumentacja stosowanych produktów leczniczych oraz dokumentacja leczenia zwierząt oraz dotyczy kwestii przechowywania i udostępniania tej dokumentacji właściwym organom. Przepisy unijne nie określają jednak wzoru tej dokumentacji, ale stwarzają możliwość jej prowadzenia w formie papierowej lub elektronicznej. 3 stycznia rusza nabór o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na inwestycje związane z prowadzeniem działalności przetwórczej i handlowej. Limit dofinansowania w przypadku pojedynczego beneficjenta wynosi 500 tysięcy złotych. Otrzymane środki powinny zostać przeznaczone m.in. na budowę czy remont infrastruktury i urządzeń służących przetwarzaniu produktów, ich przechowywaniu, przygotowywaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu. W katalogu podległych zwrotowi wydatków wymienione zostały także koszty zakupu nowych maszyn, terminali płatniczych, domen internetowych czy środków transportu służących do wykonywania działalności. Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozpoczyna się 3 stycznia i potrwa do 5 lutego.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w pierwszym kwartale 2024 roku. I w związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w pierwszym kwartale 2024 roku wynosi 60 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka wynosi 1/3 pełnej składki, to jest 20 zł miesięcznie. W grudniu tego roku wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł i w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w pierwszym kwartale 2024 roku wynosiła będzie 143 zł. Dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 hektarów przeliczeniowych składka wynosiła będzie 172 zł. Dla gospodarstw obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 hektarów do 150 hektarów przeliczeniowych 343 zł. 515 zł w przypadku gospodarstw obejmujących użytki rolne powyżej 150 hektarów przeliczeniowych do 300 hektarów przeliczeniowych i 686 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 hektarów przeliczeniowych. Przypominamy jeszcze ważne daty. 6 stycznia mija termin aktualizacji danych IRZ dotyczących systemu utrzymania zwierząt. 12 stycznia kończy się nabór wniosków na dofinansowanie wymiany eternitu ze środków KPO, a 18 stycznia kończą się nabory w ramach interwencji sektorowych dla pszczelarzy. Był to flash rolniczych wieści. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Samba! Ajde. Samba!
Klub Hodowców Bydła oraz magazyn Prosto z Pola. Życzenia dla Państwa mają także nasi eksperci Witek i Krzysiu. Halo Witku. Z okazji 2024 roku życzę wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności, a hodowcom, za wyjątkiem tych tradycyjnych życzeń, życzę, aby się cieliło, prosiło, szczeniło, kociło, a później zdrowo i wydajnie żyło. Szczęśliwego nowego 2024 roku. Witek Stańco, łączymy się z Krzysztofem. Życzę Wam, aby nadchodzący rok był jak bardzo dobra książka, pełen niespodzianek i niezapomnianych wrażeń. Żebyśmy to, co siejemy, zbierali z jak najlepszym plonem, żeby gotówka zgadzała się na koncie. A przede wszystkim do tego wszystkiego, co najbardziej potrzebujemy, my wszyscy dużo, naprawdę dużo zdrowia w nadchodzącym 2024 roku. Wszystkiego najlepszego. Życzył Krzysztof Skibiński, a my bawimy się dalej. Czas na życzenia z oddziału w Wałczu. Przenosimy się do północnej Wielkopolski. Halo Wałcz! Z okazji zbliżającego się nowego 2024 roku chciałbym życzyć wszystkim współpracownikom, klientom oraz firmom z nami współpracującym dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów w nowym roku. Życzy Krzysztof Lipiński wraz z całym zespołem Interwax z oddziału z Wałcza. Polecimy teraz jeszcze dalej na zachód Wielkopolski do oddziału w Hucie. Z okazji zbliżającego się nowego 2024 roku chciałbym życzyć wszystkim współpracownikom, klientom oraz firmom z nami współpracującym dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz wielu sukcesów w nowym roku. Życzy Krzysztof Lipiński wraz z całym zespołem Interwax z oddziału Zwalcza. Życzenia płyną także z Barcina. Szczęśliwego nowego roku życzą pracownicy z oddziału Barcin. You're my all-time lover. Do it with
To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Ah!
dwa kolejne oddziały firm Interwax to Flantrowo. Halo Flantrowo. Szczęśliwego nowego roku życzy firma Interwax, oddział Flantrowo. Dziękujemy pracownikom z Flantrowa, a proszę Państwa, najmłodsze dziecko firmy Interwax to sklep w Sępólnie Krajeńskim. Oni tam też mają dla Państwa moc noworocznych życzeń. Serdeczne życzenia noworoczne składają pracownicy firmy Interwax, oddział w Sępólnie Krajeńskim. Spełnienia marzeń, uśmiechu, życzliwości na każdy dzień nowego roku. Jesteśmy w centrali, łączymy się z działem sprzedaży maszyn. Niech ten nowy rok 2024 przyniesie Państwu wiele sukcesów, pięknych momentów spędzonych z rodziną i przyjaciółmi. Niech będzie to czas pełen uśmiechu, zdrowia i spełnienia marzeń. Tego życzy dział sprzedaży maszyn, Marcin, Adam i Rek. Myślę, że po takich życzeniach możemy być o nasze maszyny i o nasz park maszynowy spokojni. Łączymy się jeszcze z serwisem Stihl i Kercher. W imieniu firmy Interwax pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia. Życzliwości, radości i samych udanych chwil. Realizacji planów zawodowych i wytrwałości w dążeniu do celów. Aby kolejny rok przyniósł Państwu wiele satysfakcji i dalszej współpracy z naszą firmą. Niech rok 2024 przyniesie wszystko, co najlepsze. Najserdeczniejsze życzenia składa zespół Stihl i Karcher z firmy Interwax. Interwax to także pracownicy biurowi, ci, którzy siedzą najbliżej szefa i bezpośrednio mu pomagają. Posłuchajmy zatem, cóż tam płynie na nowy rok z pierwszego piętra w siedzibie firmy Interwax.
Z okazji nowego roku życzymy wytrwałości w dążeniu do celów, siły w pokonywaniu przeszkód i mnóstwa pozytywnej energii. Niech każdy dzień przyniesie Ci uśmiech! Życzą dziewczyny z Interwaksu. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Rolnicze Wieści z Interwaksem. Dobiega końca nasze spotkanie z Państwem. Słyszymy się ostatni raz w tym roku. Rozstrzygnijmy zatem konkurs, a czekaliśmy na Państwa zdjęcia świąteczne. Dostaliśmy mnóstwo życzeń, gifów, za co ogromnie dziękujemy. I również życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze. Wśród komentarzy pod postem jest też zdjęcie prosto z plaży i to chłodnej, kołdrąbskiej. Wiem coś na ten temat. I niezmiernie mi miło ogłosić, że 100 eurowaksów wywalczyły morsy Temidy. A pod dzisiejszym postem czekamy na Państwa zdjęcia w zimowej, sylwestrowej czy noworocznej scenerii, a do wygrania voucher o wartości 100 eurowaksów do wykorzystania w sieci sklepów Interwax.
czyli w Żninie, Barcinie, Flantrowie, Hucie, we Wałczu, w Sępólnie Krajeńskim, a na realizację macie Państwo 30 dni od ogłoszenia zwycięstwa. No i czas na humor. Radku? Coś pod tego Sylwestra zatem. 1 stycznia facet jeszcze lekko zawiany wraca do domu. W drzwiach teściowa. Pewnie, pijany. Ile żeś wypił, co? Mamusiu, ale skąd ja mam to pamiętać? Przecież to było w zeszłym roku. Zanim się z Państwem pożegnamy w tym ostatnim dniu w roku, chcielibyśmy życzyć, by w 2024 deszczu nie skąpiło, ale i nie przesadzało. By nie gniło i nie wysychało. By u krówek i świnek dobrze się działo. By rosło i pomyślnie się rozmnażało. By w garażach sprzętu przybywało. A w Interwaksie go ubywało. I by w każdą niedzielę o 12:00 dobrze Państwu radio odbierało. Wszystkiego dobrego. Wspaniałego nowego roku. Żegnają się z Państwem Radosław Nowak i Sylwia Wysocka. Rolnicze wieści z Interwaksem. Życzymy Państwu szampańskiej zabawy, obojętnie czy bawicie się gdzieś tu blisko, czy też nad pięknym, modrym Dunajem, jak Johann Strauss już dla Państwa gra.